Polski. Sponsorem relacji jest Miasto Bielawa. Sponsorem relacji jest partner Bike Maratonu, producent wody mineralnej Staropolanka. Bogactwo minerałów. Szósta edycja tegorocznego cyklu w Bielawie po raz trzeci. I po raz trzeci dopisuje nam pogoda w Bielawie. Jest idealna pogoda do ścigania, jest sucho, trasy są przygotowane, także mam nadzieję, że kolejna udana edycja. Spodziewamy się też bardzo dużej frekwencji, bo wygląda na to, że około 1000 zawodników pojawi się dzisiaj na starcie. Trasy dosyć trudne, wymagające, góry Sowie. Na dystansie giga dwa razy zdobywamy szczyt Wielkiej Sowy, ale myślę, że też piękne widoki i niezapomniane wrażenia z tych tras. Dodajmy, że Bike Marathon to jest impreza skierowana głównie do amatorów i każdy tutaj może wybrać dystans odpowiedni dla siebie. Tak, stajemy na starcie, ruszamy wszyscy o 11, ale na trasie decydujemy się, czy jedziemy najkrótszy dystans medano, czy dystans mega, czy dystans giga, także jest taka możliwość. Ten najkrótszy dystans dzisiaj wynosi 23 km, także myślę, że jest do pokonania dla naprawdę przeciętnego rowerzysty. Oczywiście trzeba równomiernie rozłożyć siły od startu do mety, nie szarżować, ale satysfakcja na mecie z ukończenia gwarantowana. Zasparować jeszcze. Bike Marathon to jest sposób na życie. To jest sposób, który pozwala oderwać się od codziennej rzeczywistości. To jest sposób na to, żeby zagospodarować weekendowy chociażby czas, żeby móc sprawdzić się ze swoimi słabościami, czy też ze słabościami innych kolegów na trasie. Tato startuje dystans troszkę dłuższy, natomiast dzieciaczki na tym krótkim, mam nadzieję, że złapią bakcyla. Przyjechaliśmy z Barda na Bike Marathon. Reprezentujemy klub UKS Kusy Przyłęk. Naszym celem jest dojechać do mety. Przyszykowałeś się na zawody, czy bardzo, nie? Bardzo, bardzo mocno trenowałem teraz ostatnio, wiesz? Tak? Jeździłem trochę, tak. No i myślę, że jakoś to pójdzie chyba, nie? Była to na tym wcześniejszym maratonie, tutaj też będzie dosyć ciężko, dlatego zastanawiamy się, który dystans w ogóle wybrać, bo tu jednak troszeczkę trzeba być przygotowanym na ten dłuższy dystans i... Ale na pewno się nie poddamy. Jesteśmy z takich tacy ludzie, którzy walczą do końca i będziemy, że tak powiem, płakać, ale walczyć. Całe rodziny w Bike Maratonie? No tak, promujemy zdrowy styl życia, promujemy modę na ruch. No i lubimy spędzać w ten sposób soboty, niedzielę. Jeśli tylko mamy czas, to jeździmy na rowerze, dlatego dzisiaj w Bielawie. Kto wystartuje? No dzisiaj cała rodzina, pełnym składem. Nawet wzięliśmy psa, ale pies pobiegnie, nie pojedzie. Skaleniczy jest podjazd pod Trzybuki jeszcze? No. Tak, no jest ten szybki, nie ma Korczaka, no. Końcówka jest. Zmieniony jest. Trzeba będzie do góry pocisnąć. Trochę siły trzeba też jednak zostawić, bo tam jest ostro. Na maksa pocisnąć, bo później będą podjazdy na Wielką Sowę, podjazd, później zjazd po tych kamorach. Chcemy, żeby sporo kolarzy do nas przyjeżdżało, mamy do tego warunki, a to, że jesteśmy pięknie położeni, to widać tutaj w tym właśnie miejscu, gdzie są góry, gdzie można sobie tutaj te swoje możliwości pokazać i ocenić. Jak to wygląda, jeśli chodzi o szlaki dla rowerzystów, trasy dla rowerzystów? Szlaków dla rowerzystów jest sporo w górach. Tutaj bardzo jest fajne podejście nadleśnictwa. Oni nie chcą ludzi z gór wyganiać, bo wiedzą, że i tak ludzie w te góry pojadą. Dlatego no, chcą być przyjaźni dla kolarzy i to nas też cieszy, bo to od razu rzutuje na właśnie dobrą atmosferę dla kolarstwa górskiego. Jeżeli chodzi o miasto, my też przy każdych modernizacjach, przy każdych próbach remontów dróg staramy się uwzględniać te trasy rowerowe, żeby ludzie mieli jak się po mieście nawet poruszać. Dobra.
Dzisiaj mamy taką typową pogodę, dobrą do ścigania się, bardzo fajne warunki, więc możemy się sprawdzić na maksymalnych swoich możliwościach. Więc tutaj polecamy jak najbardziej sporą ilość takich suplementacji, żeby jak najbardziej wzmocnić się energetycznie. Dużo górek, duży wysiłek energetyczny, więc i dużo suplementacji. Bardziej idziemy w stronę koncentratów, takich zastrzyków energetycznych, które powodują to, że uwalniana jest duża dawka energii w bardzo krótkim czasie. I w momencie, kiedy wyjedziemy na jakąś górę, jesteśmy mocno zmęczeni, bierzemy taki koncentrat, on nas przywraca energetycznie do wyższego poziomu. To nie powoduje to, że możemy jechać szybciej, aczkolwiek jesteśmy z powrotem na tym samym poziomie energetycznym, co byliśmy przed wyjazdem. Kiedy pojawiają się już faktycznie góry, na co trzeba zwrócić uwagę, jeśli chodzi o rower przed startem? Przede wszystkim hamulce, czy są sprawne. Czy z jednakową siłą hamuje przód i tył, żeby nie było jakichś niespodzianek po trasie. No i oczywiście kwestia najważniejsza to są kwestia przełożeń. Prawidłowo wyregulowane przerzutki. Kolejna kwestia to oczywiście opony i prawidłowe ciśnienie w oponach. Na każdej oponie jest zalecane ciśnienie wypisane. Natomiast każdy z uczestników czy rowerzystów ustala sobie to sam w własnej kwestii. I następna rzecz to opony. Tak jak w górach różne warunki mamy. Są trochę kamieni, trochę błota, trochę piachu. Więc prawidłowo dobrane ogumienie i trzy pozostałe elementy. Najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o jeżdżenie po górach. Jak fachowo przewieźć rower, kiedy startujemy w takich imprezach jak Bike Marathon? Powiększył się bardzo dużo rynek na różnego typu platformy do przewożenia od 2 do 4 rowerów. I tu prezentujemy taką platformę, która jest bardzo mała. Ona jest rozkładana. Można ją schować zawsze do samochodu. I ta wersja występuje w 2 lub 3, 4 rowerach. Jeżeli chcemy się dostać do bagażnika, to odsuwamy ten mechanizm. I bagażnik odjeżdża od samochodu. Nie, dziękuję przede wszystkim. Dzisiaj Bielawa gości zawodników startujących w Bike Maratonie, ale najbliższe tygodnie będą tutaj bardzo na sportowo. Przyszły weekend, w sobotę mamy imprezę Bieg na Wieżę. Jest to taka chyba jedyna impreza w Polsce, gdyż mamy wieżę tu 311 stopni. Przyjeżdża dużo zawodników z różnych krajów. Następna impreza to kolejna niedziela. Bieg ulicami miasta, dystans 10 km. Przyjeżdżają zawodnicy nawet z Maroka, z Kenii. Później kolejna impreza. Od 31 mamy Mistrzostwa Europy w Warcabach stupolowych. Patryk Adamkiewicz, Sante BSA Tour, najszybszy na dystansie mini Medano. No i nie widać rywali, a więc takie pewne zwycięstwo. Tak, na początku zdecydowałem się na start na dystansie mega. No, niestety dzisiaj poczułem, że to nie jest ten dzień, żeby jechać ten dłuższy dystans. No więc skręciłem na rozjeździe na mini. No i tak jak na XT pojechałem dosyć szybko. Zaatakowałem na zjeździe, później jeszcze upadłem jeden pod trzy buki. Tam utrzymałem pierwszą pozycję, no i później już pewnie do mety.
akcja jest tego typu, że w poniedziałek mi założyli 11 szwów na nogę, ale nie mogłem zrezygnować z uwagi na to, że trzeba zdobyć punkty dla drużyny. Razem z Bertę dobrze nam poszło, chłopak mi nie odpuszczał, ja jemu wjechaliśmy razem na metę z lekką kontuzją, szwy nie puściły, jest gites. Jak wrażenia? No bardzo dobrze, ciężko było, ale dzięki koledze udało się na pewno wykręcić lepszy czas. Także strasznie dziękuję mu. Podkręcił, naprawdę będzie, gratuluję mu i sobie też, jest dobrze. No to można przebić piątkę. Lekarz jest szczęśliwy. Piąteczka. Piąteczka, jest dobrze. Ale dzisiaj pilica na trasie, a zawsze było to, nie? Pierwszy raz było słowo. Ale parę kał już było, a ludzie... O hamulca! Mogli na Bike Adventure przyjechać, to pokrzyczeli. Co tam się stało? Z tyłu wszystko poszło. No, łatwo nie było, pomimo krótkiego dystansu. Na trasie było bardzo dużo przewyższeń. Konkurencja też była duża. Wyścig rozstrzygnął się głównie na podjazdach i było dzisiaj bardzo ciężko. Meta jest i dodatkowo 5 km trasy Megano, bo zamiast kręcić w lewo, pojechałem się na dłuższy dystans. Ale mam nadzieję, że się zmieściłem w pierwszej dziesiątce swojej kategorii. Jak wrażenia z trasy? Fajna trasa, szybka, wymagająca pod górkę, kapitalnie. No, podobało mi się bardzo. Zadowolony, nie ma kapcia. W zeszłym roku 3, w tym roku ani jednego. Miałem ode mnie członków z klubu. Niestety, kapcie łapali tu nawet przed metą kilometr. Mi się udało, ja jestem zadowolony. Podjazdy dały dzisiaj trochę w kość? Tak. Chociaż muszę przyznać, że było trochę lżej niż w zeszłym roku. Pogoda była bardziej sprzyjająca. Było ciepło, sucho, ale nie było takiego upału. Kolejna edycja za nami. Piękna pogoda, ponad 1000 uczestników. 1068 z tego, co mi wiadomo, i chyba 70 dzieci na starcie. Także to cieszy, pogoda bardzo fajna, kolarska, nie za gorąco, nie za zimno i pierwszy raz w tym sezonie sucho. Zbliżamy się do dużej, fajnej imprezy, Bike Marathon na festiwalu rowerowym w Szklarskiej Porębie. Kilkudniowa impreza dla rowerzystów różnej maści, od uczestników maratonu przez tych, którzy wolą te dyscypliny grawitacyjne. Także już na kolejną edycję zapraszamy na festiwal do Szklarskiej Poręby. Edycja Bike Maratonu w Szklarskiej. Kolarze spotykają się w głównej bazie w Interferiach. Baza noclegowa, cateringowa, siłownia, basen, odnowa biologiczna, kompleksowa. Można się bardzo dobrze przygotować i myślę, że na najwyższym poziomie. Bardzo dziękuję. Sponsorem relacji jest Grabek Promotion, organizator wyścigu Karkonoski Classic, górskich szosowych mistrzostw Polski. Sponsorem relacji jest Miasto Bielawa. Sponsorem relacji jest partner Bike Maratonu, producent wody mineralnej Staropolanka. Bogactwo minerałów.